Dzień dobry, moi kochani. Dziś zapraszam Was na kolejny film, który mam nadzieję wyda się Wam dosyć ciekawy i też powiedziałabym na czasie. Jak widzicie po tytule, chodzi oczywiście o markę The Ordinary i o informacje albo nawet plotki, które w ostatnim czasie krążą w szeroko pojętych internetach. A mianowicie pojawiają się pytania, czy marka The Ordinary w ostatnim czasie zaczęła zmieniać swoje składy na gorsze i kombinować coś w formułach. Te pytania pojawiają się zarówno pod moimi filmami, jak i pod filmami u innych twórców. Zauważyłam również, że pojawiają się na różnego rodzaju forach internetowych odnośnie kosmetyków, ale też na grupach na Facebooku. Skąd to się bierze? Dlaczego pojawiły się w internecie w ostatnim czasie takie właśnie plotki? I czy rzeczywiście jest tak, że marka The Ordinary zaczęła kombinować coś przy tych swoich składach? Słuchajcie, postanowiłam troszeczkę zwęszyć i tam powęszyć i posprawdzać ten temat. Zaczęłam dociekać, a ponieważ internet jest, można by było powiedzieć, skarbnicą informacji, można w nim wszystko tak naprawdę znaleźć, cofnąć się o kilka lat, za chwilę dowiecie się, czy te plotki i te informacje, które krążą w internecie w ostatnim czasie, są prawdą. Jeśli śledzicie mojego bloga, to też zapewne wiecie, że jakiś czas temu pojawił się na nim post, w którym to już troszkę podjęłam ten temat, ale cały czas dostaję od Was pytania i cały czas widzę, że jest problem z tymi informacjami i może czas najwyższy wreszcie wyjaśnić Wam, o co tak naprawdę chodzi. Także zainteresowanych tematem, zwłaszcza marką The Ordinary i tym, czy w ostatnim czasie zmieniła ona swoje składy na gorsze, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No dobrze, to zacznijmy może od takich pierwszych plotek, które gdzieś tam pojawiły się w internecie, a mianowicie to, że po śmierci właściciela Deciem, który produkuje kosmetyki The Ordinary, marka zaczęła coś kombinować w składzie. I to też jest za sprawą koncernu Estée Lauder, który po śmierci podobno przejął tworzenie kosmetyków Deciem. Taka była jedna z wersji, które gdzieś znalazłam w internecie. Zacznijmy właśnie może od tego. Jakiś czas temu, kilka lat temu, Deciem miało problemy finansowe. I w 2017 roku z pomocą przyszedł koncern Estée Lauder, który wykupił 28% udziałów właśnie w Deciem. A dlaczego? Dlatego, żeby wspomóc markę, wspomóc firmę w problemach finansowych. Oczywiście te informacje pojawiły się na stronach Deciem, jeszcze wtedy przekazane przez właściciela i poinformował on również swoich odbiorców, klientów, konsumentów o tym, że absolutnie ta zmiana o wykupieniu udziałów przez Estée Lauder nie wpłynie na formuły kosmetyków, a tym bardziej na ich składy, czy też całą historię tworzenia marki. I taką informację również znajdziecie na stronie internetowej, na głównej stronie producenta. Czy rzeczywiście marka wpłynęła na zmianę tych składów? Czy marka Estée Lauder wpłynęła na zmianę tych składów? Zaraz się dowiecie. Także to nie jest tak, że po śmierci właściciela marka Estée Lauder przejęła produkcję kosmetyków Deciem. Nie, to się stało zdecydowanie wcześniej, a w sumie to nie tyle stało się, ile Estée Lauder wykupiło 28% udziałów w Deciem w 2017 roku. To jest bardzo ważna informacja, by wspomóc markę w finansowych problemach. Pojawiły się również takie plotki, że śmierć właściciela Deciem była spowodowana być może właśnie tym, że Estée Lauder przejęło produkcję kosmetyków Deciem i to doprowadziło do odsunięcia właściciela z jego stanowiska, a później w konsekwencji właściciel popełnił samobójstwo. Słuchajcie. To jest kolejna plotka i tak naprawdę nie ma żadnych faktów i dowodów na to, że tak się stało.
A jeśli nie ma na to dowodów, to są tylko i wyłącznie nasze jakieś tam domysły, że tak mogło się stać. Wiemy natomiast, że właściciel Deciem przychodził jakieś problemy psychiczne i to się pojawiało w źródłach na Twitterze, gdzieś tam w mediach społecznościowych, to, że źle działo się wtedy w marce i takie pojawiły się fakty, ale absolutnie nie mamy potwierdzenia i dowodów na to, że było to spowodowane tym, że koncern Estée Lauder przejął jakieś tam udziały w marce. Więc słuchajcie, dla mnie to jest jakiś absurd, kiedy słyszę tego typu teorie, bo tak jak mówię, nie mamy dowodów na to i nie mamy potwierdzenia. Kolejna informacja, która też gdzieś tam się pojawiła chyba na forach internetowych, jest taka, że w różnego rodzaju sklepach, w różnych sklepach kosmetycznych, naszych polskich sklepach, pod nazwami produktów, gdzieś tam w tych kartach, gdzie znajdują się produkty i ich opisy, pojawiły się też takie informacje, że marka zmienia swoje składy, że informacje odnośnie składów INSI, które pojawiają się w tych sklepach, mogą się różnić od tego, co jest na opakowaniach, czy gdzieś tam w jakichś innych sklepach, czy też na stronie producenta. I to też niektórym osobom dało do myślenia, że marka kombinuje przy składach i zmienia je na gorsze. Słuchajcie, sprawa wygląda tutaj w ten sposób, że producenci kosmetyków zmieniają składy, ulepszają składy lub też poprawiają składy swoich kosmetyków w związku z tym, że wychodzą różnego rodzaju regulacje prawne, ale też badania na temat pewnych substancji. I tak się dzieje, że substancje kosmetyczne zawarte właśnie w tych produktach przechodzą szereg różnych badań, są aktualizowane i bardzo często jest tak, że wycofuje się, rezygnuje się z korzystania z różnego rodzaju substancji i zastępuje się je lepszymi, nowszymi, bardziej efektywnymi albo takimi, które będą tworzyły jeszcze lepsze formuły kosmetyczne. I producenci rzeczywiście to robią, ale zadajcie sobie teraz takie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że produkując dobrej jakości fajne kosmetyki, kiedy widzimy, że ich sprzedaż wzrasta, przypływa ilość zadowolonych konsumentów, marka staje się coraz bardziej popularna, czy rzeczywiście producent w tym momencie postanawia, no dobra, idzie sprzedaż, wszystko fajnie idzie, to ja sobie pokombinuję i powrzucam substancje, które nie będą dobre, które będą złe, które będą szkodliwe, które są zakazane na przykład do stosowania w kosmetykach, bo przecież konsument się nie zorientuje, a ja i tak dalej będę mieć na tym jakiś zysk. No trochę to tak nie działa i raczej nie wierzę w to, że jakakolwiek marka kosmetyczna tak by sobie strzeliła w kolano. Bo założę się, że jeżeli ktoś z Was prowadzi swój biznes i ma w sprzedaży jakiś swój produkt, to chciałby, żeby ten produkt przynosił jak najlepsze korzyści, ale też korzyści dla samej marki, ale przede wszystkim korzyści finansowe. I ludzie nie są głupi, słuchajcie. Ludzie zaczynają być coraz bardziej świadomi i widzą, co znajduje się w składach kosmetyków, dociekają pewnych informacji, szukają badań, szukają jakichś regulacji prawnych i widzą, co tak naprawdę dzieje się w tej kosmetyce. A kosmetyka idzie do przodu. W związku z tym, że idzie ona do przodu i producenci kosmetyków też starają się ulepszać te formuły. I gdyby była taka sytuacja, że wy wypuszczacie na rynek jakiś swój produkt i macie z niego dobry zysk, dobre pieniądze, to po co przy nim kombinować i sprawiać, żeby on był gorszy jakościowo? Czy wydaje Wam się, że Wasz konsument nie zauważy takiego kroku, nie zwróci na to uwagi, że coś tu jest nie tak? Przecież Wy automatycznie na tym stracicie. Stracicie zaufanie konsumenta, tracicie na sprzedaży, na marketingu, no i oczywiście, co za tym idzie, tracicie kasę i wiarygodność. Więc tutaj odpowiedzcie sobie sami, czy kombinacja na gorszy przy składach przez producentów kosmetyków to jest dobry krok i czy rzeczywiście tak się to dzieje, a czy to nie jest trochę taka manipulacja w stosunku do Was.
No ale dobra. Teraz przejdziemy do kolejnego ważnego punktu w tym dzisiejszym filmie, a mianowicie sprawdzimy sobie składy niektórych kosmetyków. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link do posta na moim blogu, gdzie już podjęłam temat, jeśli chodzi o serum kofeinowe. Bardzo ciekawy produkt, bardzo fajny produkt, który polecałam Wam również tutaj na moim kanale. I jak zapewne wiecie, na moim kanale pojawił się również film dotyczący marki The Ordinary, gdzie wspominam Wam o fajnych, ciekawych produktach, wypowiadam się na temat składów, opowiadam co i jak, jeśli chodzi o markę. I zanim zacznę jeszcze Wam tutaj przedstawiać fakty dotyczące właśnie tego serum kofeinowego, to też muszę nawiązać do jednej ważnej sprawy, a mianowicie gdzieś pod którymś z moich filmów pojawił się też taki komentarz odnośnie marki The Ordinary, że marka zaczęła kombinować w składach i wprowadzać substancje chemiczne, a przecież jest to marka tworząca kosmetyki naturalne. Słuchajcie, nigdzie nie ma takiej informacji o tym i nigdy nie było, że marka The Ordinary jest marką produkującą kosmetyki naturalne. Jest to kompletne zaprzeczenie tego, co widzimy w ofercie marki, ponieważ mamy tam produkty na bazie retinolu, retinoidów, witamin różnego rodzaju. Owszem, w składach są substancje naturalne, ale to marka The Ordinary nie jest i nigdy nie była marką tworzącą kosmetyki naturalne. I też możecie w bardzo prosty sposób to zweryfikować, wchodząc na główną stronę Deciem, wchodząc w zakładkę The Ordinary i przeglądając ofertę marki, jakie mamy tam preparaty pielęgnujące, ale też co mamy w ich składach. A no słuchajcie, retinol czy retinoidy to nigdy nie były substancje naturalne, jak też wiele innych substancji, które znajdziecie w tych produktach. No ale dobrze, wróćmy teraz do serum kofeinowego. Pojawiły się takie doniesienia i domniemania widzów, ludzi zainteresowanych marką, że w serum kofeinowym jest zawarty mikroplastik, który tam widnieje pod na pewno nazwą, że mamy ten mikroplastik. No i że marka oczywiście zaczęła kombinować w składach, bo jak wiemy mikroplastik według teorii niektórych twórców jest substancją, która nie przepuszcza działania substancji aktywnych, blokuje je, jest dla nas szkodliwa, tworzy jakieś warstwy okluzyjne i jest oczywiście szkodliwa dla środowiska. Dzisiaj na temat mikroplastiku nie będę się wypowiadać i też zrobię na ten temat oddzielny film, ale słuchajcie. Spójrzcie sobie teraz, jak wygląda aktualny skład serum kofeinowego pod oczy, który jest dostępny na stronie producenta. Zaznaczyłam Wam w tym składzie właśnie tę substancję, o której będziemy się teraz rozwodzić, czyli ten mikroplastik. I to jest, uwaga, aktualny skład, który pojawia się, który jest widoczny na stronie. I teraz. Cofnijmy się do roku 2019, gdzie ja na swoim blogu publikuję zdjęcie tego składu. Czyli cofamy się tak naprawdę o niecały rok. Jesteśmy, już Wam mówię, na 19 września. No i zobaczcie sobie teraz to zdjęcie z mojego bloga. Tutaj macie pełen skład. Czy jest w nim mikroplastik, który aktualnie pojawia się w składzie serum kofeinowego? No jest. Dobrze, to teraz cofamy się troszkę dalej do roku 2018 i przechodzimy na inny blog kosmetyczny, gdzie również pojawiła się recenzja tego oto produktu. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj 29 grudnia 2018 roku. Spójrzcie na skład, czy w nim jest mikroplastik? Jest mikroplastik, no ta substancja zaliczona do mikroplastiku. Ale to jeszcze nie wszystko. Cofnijmy się jeszcze dalej, a dokładniej do lipca 2018 roku. Czy w składzie produktu tego serum pod oczy kofeinowego też jest ta substancja? No jest. I wszyscy dokładnie to teraz widzicie. No i dobrze. Mamy tutaj przykład na serum kofeinowe. Czyli tak naprawdę i dziś, i rok temu, i 2 lata temu
ta substancja w tym składzie była. Więc absolutnie absurdalne jest podejmowanie tematu i twierdzenie, że marka wprowadziła go w ostatnim czasie do składu tego kosmetyku, bo ta substancja już tam była. Dobrze, lecimy z kolejnym produktem. Moi drodzy, teraz widzicie preparat z witaminą C o bardzo dużym stężeniu i pojawiły się kolejne informacje o tym, że marka do składu tego produktu wprowadziła mikroplastik oraz BHT. I teraz uwaga, uwaga. Cofamy się do roku 2017. To jest zdjęcie z kolejnego bloga kosmetycznego. Mamy tutaj rok 2017, dokładnie 6 listopada. Zwróćcie uwagę na skład. Już wtedy te substancje w składzie preparatu z witaminą C były. Czyli tak naprawdę nic się tutaj absolutnie nie zmieniło. I dziś, i w 2017 roku BHT, czy ten mikroplastik, gdzieś tam w składzie były. Idziemy dalej. Dostałam również gdzieś pod moim filmem informację o tym, że zmienił się skład jednego z moich ulubionych preparatów, a mianowicie serum z niacynamidem z witaminą B3. I trochę zaczęłam się zastanawiać, bo mówię, ale co tam się zmieniło w tym składzie, bo tam nie było żadnych substancji kontrowersyjnych, o które moglibyście się martwić. No i zaczęłam znowu szperać. Więc zwróćcie teraz uwagę na skład, który widzicie na zdjęciu, tutaj na tablicy. Jest to skład oczywiście ze strony producenta, ze strony Deciem. Tak on wygląda. I teraz uwaga, przechodzimy na kolejny slajd. Widzicie kolejną tablicę i mamy tutaj zdjęcie. Z 22 kwietnia 2019 roku skład jest identyczny. Idziemy dalej. Patrzymy na kolejną tablicę i mamy zdjęcie z 1 września 2017 roku, które potwierdza, że skład absolutnie się nie zmienił. No dobrze, moi drodzy, macie tutaj kilka przykładów, które pokazują, że tak naprawdę, jeśli chodzi o te kontrowersyjne substancje, czyli substancje, których możecie się obawiać i które wywołują wielkie jakieś zdumienie i tak dalej, że niby nagle pojawiły się w składach tych kosmetyków, już były. I tak naprawdę dopytujecie i dociekacie i widzę w waszych gdzieś tam komentarzach i na forach i na grupach, że dociekacie też jeśli chodzi o inne preparaty, na przykład te z retinolem, te z retinoidami, że gdzieś tam pojawiły się te substancje kontrowersyjne, ale słuchajcie, dla chcącego nic trudnego i tak jak ja dzisiaj przygotowałam dla was porównanie tylko tych trzech produktów, to i wy w bardzo łatwy sposób zweryfikujecie te informacje, przeszukując po prostu w wyszukiwarce, wpisując nazwę, skład i sprawdzając sobie na blogach czy w jakichś innych źródłach. Bardzo się cieszę, że przez ostatnie lata moje koleżanki po fachu, czyli blogerki urodowe, wrzucały informacje i recenzje kosmetyków marki The Ordinary już od tam kilku lat, kiedy one pojawiały się na naszym rynku i nie tylko, bo dzięki temu dzisiaj możemy zweryfikować w bardzo prosty sposób te informacje. I słuchajcie, tutaj muszę też zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę. Otóż mój dzisiejszy film nie jest filmem, w którym odnoszę się do substancji kontrowersyjnych w składach kosmetyków The Ordinary. Ponieważ zauważyłam pod moimi filmami, że pojawiają się nowe osoby, które kompletnie nie potrafią zrozumieć treści, które ja przekazuję tutaj na moim kanale. I oczywiście w związku z tym pojawiają się też różnego rodzaju zarzuty. Także dzisiejszy film, dla wszystkich tych, którzy go nie zrozumieli i nie zrozumieją, nie jest filmem, w którym odnoszę się do substancji kontrowersyjnych w składach kosmetyków The Ordinary i mówię, że coś jest złe, coś jest niedobre. Dzisiejszy film ma wam troszeczkę otworzyć oczy i pokazać, czy rzeczywiście marka The Ordinary na przestrzeni ostatnich miesięcy albo nawet i lat, po zmianach jakie zaszły w marce, czyli po wykupieniu udziałów przez koncern Estée Lauder, kombinowała przy składach i coś w nich zmieniała. Ale na zakończenie dzisiejszego filmu muszę również odnieść się do pewnej ważnej sprawy. Otóż, skąd te plotki? I skąd te informacje, że tak się właśnie dzieje? A jak wiecie, plotka zawsze ma jakieś tam swoje źródło. I może zrobię to troszeczkę na takiej innej zasadzie, powiem wam to tak. Zarzuca się mi, że na moim kanale promuję kosmetyki, które mają tak zwane syfiaste składy, albo mają w składach syf.
albo są bardzo złe i szkodliwe, są dla nas niebezpieczne. Jeśli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, to też doskonale o tym wiecie, ja bardzo często wam to powtarzam w moich filmach, że ja nie jestem zwolenniczką tylko i wyłącznie pielęgnacji naturalnej. Tego typu kosmetyki na mojej skórze się kompletnie nie sprawdzają. Są takie oczywiście, które się sprawdzają, ale ja jestem osobą, która sięga po kosmetyki tradycyjne, które zawierają w składach substancje chemiczne i takie kosmetyki, które przetestowałam u siebie i uważam, że są godne zaufania, polecam wam na moim kanale. I tutaj opowiadam wam o markach naturalnych, jak i markach tradycyjnych, które mają ciekawe propozycje, jeśli chodzi o kosmetyki pielęgnujące. Takie też kosmetyki, które sama przez wiele lat przetestowałam, sprawdziłam, te, które na mojej skórze dobrze się sprawdzają i tutaj też dzielę się z wami opinią na ten temat. Ale gdyby była taka sytuacja, że dziś przeszłabym tylko i wyłącznie na pielęgnację naturalną i gdybym dziś stwierdziła, że koniec pokazywania wam kosmetyków chemicznych z różnych powodów, gdybym zmieniła kompletnie podejście do kosmetyków i do mojej pielęgnacji, to bylibyście pierwszymi osobami, które by się o tym dowiedziały i ze względu na szacunek do was poinformowałabym o tym was, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego zmieniam moje podejście i dlaczego od dziś, czy tam od jutra, czy za tydzień zmieniam podejście do kosmetyków i zaczynam stosować tylko i wyłącznie pielęgnację naturalną. Zapytalibyście mnie wtedy, oczywiście gdybym wam to wszystko wyjaśniła, co w takim razie z kosmetykami, które wam kiedyś polecałam, które posiadają jakieś kontrowersyjne substancje i tak dalej. I pewnie zrobiłabym to tak, jak już to zrobiłam kilka osób tutaj na YouTubie i też wiele youtuberek, które w przeciągu lat zmieniły swoje podejście do pielęgnacji i tak jak kiedyś polecały wam kosmetyki tradycyjne, dzisiaj na swoich kanałach polecają wam kosmetyki naturalne. Pewnie zrobiłabym to w ten sam sposób, albo bym otworzyła nowy kanał, albo bym nagrała dla was oddzielny film, w którym usłyszelibyście wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. I pewnie też w związku z tym, że kiedyś polecałam, dziś już nie polecam, pewnie usunęłabym część filmów z mojego kanału, albo też wrzuciłabym w opisach gdzieś informacje o tym, dlaczego kiedyś je polecałam. Bo prawda jest taka, że wiele osób, które szuka jakichś tam informacji, trafia nie tylko na moje aktualne filmy, ale trafia również na moje stare filmy. Filmy, w których polecałam kosmetyki, których dzisiaj mogłabym nie polecać. Gdybym oczywiście zmieniła tą informację. Gdybym zmieniła to swoje podejście. Ale tutaj trzeba być po pierwsze odważnym i mieć tak zwane jaja. Po drugie, trzeba być szczerym wobec swoich odbiorców i mieć do nich szacunek. A po trzecie, trzeba po prostu przyznać się, skąd ta zmiana i dlaczego tak się dzieje. Jeśli dzieje się tak, że nie mamy odwagi, żeby was o tym poinformować lub też zwracacie nam uwagę na to, że kiedyś polecaliśmy, dzisiaj nie, albo przekazujemy wam jakieś informacje, że coś jest dobre, coś jest złe, to z szacunku do was wymyślanie plotek i informacji, które kompletnie mają się nijak tak naprawdę z prawdą, które się gdzieś tam mijają, gdzie fakty zaprzeczają, że jest zupełnie inaczej. I wymyślanie tego typu plotek to jest kompletna, słuchajcie, bzdura. Bo tak jak mówię, ludzie są inteligentni w większości, ludzie dociekają pewnych informacji, zwracają uwagę na pewne rzeczy, na informacje, które wam przekazujemy, weryfikują je i w bardzo prosty sposób, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam i pokazałam wam na przykładzie tych trzech kosmetyków, mogą sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy ja kłamię, czy producent kłamie, czy marka kłamie, że coś tutaj jest nie halo. Więc myślę, że przede wszystkim szczerość wobec was i zaprzestanie wymyślania tego typu plotek to jest podstawa przekazywanie wiarygodnych informacji. Także mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem rozwiałam wasze wątpliwości i dałam wam też troszeczkę do myślenia, jak to wygląda i czy rzeczywiście warto wierzyć w te plotki, czy warto jednak
samemu weryfikować pewne informacje, szukać wiarygodnych źródeł i sprawdzać, o co tak naprawdę chodzi. Już nie będę wspominać o tym, komu warto wierzyć, a komu nie, bo tak naprawdę, moi drodzy, to trzeba polegać tylko i wyłącznie na sobie, mieć zdrowy rozsądek i do wszystkiego podchodzić z pewną rezerwą. Tym dzisiejszym akcentem kończę mój film. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. I też bardzo ważna informacja. Otóż w opisie do dzisiejszego filmu znajdą się wszystkie źródła do informacji, które Wam podałam. Czyli znajdziecie linki do blogów, z których zaczerpnęłam zdjęcia. Możecie sobie poczytać, co i jak. I sami zweryfikować, czy ściemniam, czy też nie. Plus do tego znajdą się też linki do innych ciekawych materiałów, które polecam Wam obejrzeć i samemu zweryfikować informacje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!